Cześć. W dzisiejszym filmie postanowiłem pokazać Wam, jak w prosty sposób zmierzyć, czy stojan silnika elektrycznego jest sprawny, czy jest po prostu uszkodzony. Najłatwiej zmierzymy to, mając do dyspozycji najzwyklejszy miernik. Włączamy go sobie, ustawiamy go sobie na omy i możemy sobie zmierzyć w ten sposób stojan. Stojan mierzymy na jednej i drugiej cewce. Każdy stojan składa się z dwóch cewek, więc musimy sobie zmierzyć każdą osobno. Podpinamy sobie jeden krokodylek, jedną końcówkę przewodu do jednego krótca cewki, drugi podpinamy do drugiego i miernik wskazuje nam w przypadku tego modelu 1,4 ohma na jednej cewce. Przepinamy sobie na drugą cewkę. Też nam pokaże 1,4 ohma. Kiedy stojan jest uszkodzony? Uszkodzony stojan jest w momencie, jeżeli będą bardzo duże różnice między jedną a drugą cewką. Różnice rzędu 0,1, 0,2 to nie jest problem. Problem jest, gdyby na przykład na jednej cewce był 1 ohm, a na drugiej było 5 ohmów. W tym momencie na pewno ten stojan ma złą oporność i jest uszkodzony. Zaraz na drugim stojanie Wam pokażę, jak wygląda stojan, który jest uszkodzony. Możemy sobie też zmierzyć samo przejście bez pokazania oporności w ohmach. Nie jest to, że tak powiem, do końca dobre, bo przejście nam może pokazać, ale nie pokaże nam oporności na cewce i nie jest to, że tak powiem, miarodajne. Wypnę sobie jeden, przepnę sobie multimetr na tak zwanego brzęczka i jak widzicie, podpięcie powoduje, że jest przejście, miernik brzęczy. Na drugiej sprawnej cewce jest tak samo i tak samo nam pokazuje. Teraz Wam pokażę to samo na stojanie uszkodzonym. Mamy tu troszkę inny stojan, ponieważ mamy stojan z wyprowadzonymi kabelkami, a nie, że tak powiem, na wsuwki. I tu sprawa wygląda tak. Ta cewka ma przejście. Ta cewka jest uszkodzona i nie będzie miała przejścia. Jak widzicie, nie brzęczy, nie ma przejścia. Wrócimy sobie do oporności i jak widzicie, miernik nam pokazuje, że nie ma przejścia. Tak jakbyśmy mieli go wypięte, wpięte, nie robi to żadnej różnicy. Wrócimy na tą cewkę. Tu nam pokazuje po chwili 0,7 ohma, więc ta część stojana jest poprawna, ta cewka niestety uszkodzona, więc cały stojan uznajemy za uszkodzony i niestety nie nadaje się do użytku. To chyba wszystko. W najprostszy sposób pokazałem, jak można zmierzyć stojan. Chciałbym więcej filmów takich różnych Państwu wrzucać. No niestety czas i brak czasu powoduje, że będzie to na pewno w małych ilościach. Mam nadzieję, że gdzieś tam w przyszłości te ilości będą większe. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.